O, yo, witajcie bracia i siostry. Dzisiaj wspaniały dzień i wspaniała, pozytywna energia. Przekazujmy dobro wszyscy razem. Dalej, dalej. Ale nie o tym. Dzisiejszy film tutaj. Doszło do mnie słuchy, że jest tutaj coś zakopane. I my, jako prawdziwi Słowianie, używając naszych potężnych, twardych paznokci, sprawdzimy, co jest tutaj zakopane. Jak ze wszystkimi Słowianami. Owe joła. O kurczę, ale kopię. O, tutaj jakiś. O. To jest to. Nie potrzeba żadnych narzędzi, żadnej łopaty, bo to my, jako słowiańska siła, mamy to w sobie. O kurczę, a jaka to jest zabawa, kochani. Ostatni raz tak się chyba bawiłem jako małe dziecko w piaskownicy. Bawcie się życiem, bo można. Rozumiecie? Życie to zabawa. I co z tego, że ma się brudne paznokcie i tak dalej? Czy dziecko, które się bawi, jest szczęśliwe, myśli o tym? To dlaczego my, dorośli, tak się na tym skupiamy? Ale kopiemy dalej, bo musimy znaleźć to, co najważniejsze. Słuchajcie, kochani, wezmę kamerę do rąk, że tak powiem, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się. Jak widać, dół jest rozkopany. Nasze paznokcie dały popalić. Ale niestety, nie znaleźliśmy nic. Nie wiedziałem tak naprawdę, czy znajdę cokolwiek. I... Ale czy wędrówka nie jest szczęściem samym w sobie? Czy to ona tak naprawdę nie daje szczęścia, a nie sam cel? Dlaczego wędrówka? Często mówimy sobie, jak zarobię i kupię wymarzony samochód, to będę szczęśliwy. Jak zarobię dużo kasy, będę szczęśliwy. Jak poznam miłość swojego życia, będę szczęśliwy. Jak? Dlaczego ludzie tak bardzo uzależniają swoje szczęście od jakiegoś celu? Tak naprawdę szczęście jest tylko tutaj, w nas i tylko w nas. Nic ani nikt nigdy nam nie da żadnego szczęścia, jeżeli nie mamy go w sobie. To będą tylko pozory, że jeżeli coś się magicznego stanie, wydarzy, to będziemy szczęśliwi. I przez chwilę może tak, jak sobie kupimy super autko, będzie fajnie, będziemy nim jeździć i tak dalej. Ale jeżeli nie mamy szczęścia w sobie, to po czasie będziemy szukać kolejnego celu, który da nam szczęście i kolejnej rzeczy, które da nam szczęście. Rozumiecie? Dlatego musimy odnaleźć szczęście w sobie, a nie w jakimś celu.
To wędrówka daje szczęście, a nie jej cel. I kiedy odnajdziemy to szczęście w sobie, wtedy się wszystko zmieni. I każdy może to zrobić. Pozdrawiam bracia i siostry z takim malutkim przekazem i śmiesznymi, brudnymi pazurkami. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się życiem. I zobaczcie, właśnie jeszcze na koniec dodam, co z tego, że ja nic nie znalazłem. Jak bawiłem się przy tym jak dziecko, kurczę. Rozkopałem fajny dół, bawiłem się pazurkami, wygłupiałem się. I to jest szczęście. Nie ma żadnego znaczenia, czy bym coś znalazł, czy nie. Bo to szczęście jest i było we mnie. I do takiej refleksji właśnie was zachęcam. Bądźcie szczęśliwi po prostu. A nie jeżeli. Nie jeżeli jak. Pozdrawiam.